Teraz w Radiu Wnet przeniesiemy się w przeszłość, bo dziś rocznica Targowicy, a któż lepiej mógłby o tym opowiedzieć, jak nie dr Krzysztof Jabłonka, który właśnie jest ze mną teraz przy telefonie. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry tobie, Janku. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. No to mamy dzisiaj, tak? Słucham, no właśnie, to zamieniamy się w słuch o tych właśnie wspomnieniach i tym, czym była Targowica. Słuchamy. Może nie byłaby warta wspomnienia Targowica, bo była dosyć podłym przedsięwzięciem. Niemniej powtarzalność tych wydarzeń powoduje, że należy się nad nimi skupić i zastanowić, ponieważ niektóre wydarzenia bieżące są niepokojąco podobne do tamtych. Przejdźmy do faktów. Otóż Konfederacja Targowicka została zawiązana w Petersburgu 27 kwietnia 1792 roku, czyli 238 lat temu, jak dobrze obliczyłem, i była powiązaniem dwóch tendencji. Po pierwsze, oburzenia części, powiedzmy, konserwatywnej szlachty, a szczerze mówiąc magnaterii, której przewodzili już znani nam powszechnie zdrajcy Szczęsny Potocki, Seweryn Rzewuski i Franciszek Ksawery Branicki, ale tu jest czwarty bardzo ważny, który jest pomijany, a on jest chyba najgorszym ze zdrajców, Szymon Kosakowski. Tekst owej konfederacji, która zresztą się zaczyna bardzo pompatycznie i pamiętam, jak redaktor Rachoń kiedyś przeczytał jednemu z przedstawicieli KOD-u taką właśnie proklamację i zapytał, czy on by się z tym zgodził. No i ów przedstawiciel powiedział, tak, oczywiście, to jest bardzo patriotyczne. A widzi pan, a to jest właśnie preambuła Konfederacji Targowickiej. Napisał to rosyjski generał Popow i przedstawił owym Targowiczanom do zaakceptowania. Najgroźniejszą rzecz, ponieważ w prawie staropolskim możliwe były jedynie zawiązywanie konfederacji na terenie Rzeczpospolitej, a nie w jakichś obcych stolicach, więc ta konfederacja z istoty była nieważna, więc trzeba było udawać, że jest zawiązana gdzie indziej. I tak właśnie starano się ją przenieść z chwilą agresji na ziemię polskie i 14 maja w niewielkim miasteczku, pogranicznym zresztą dodajmy, tam na samym południowo-wschodnim niemal końcu Rzeczpospolitej, niedaleko Jachorlika i Bałty, u styku takich dwóch rzek, która jedna płynie do Bochu, a druga do Dniepru, w mieście właśnie Targowica, w posiadłości Szczęsnego Potockiego, zebrała się niewielka tak zwana grupa inicjatywna, no to szalenie przypomina PRL i PKWN, i 14 maja raz jeszcze zawiązali już czysto formalnie tąże konfederację, czy ją rekonfederowali ją, wiedząc, że za 4 dni, czyli 18 maja, nastąpi agresja rosyjska. I tak rzeczywiście było. Konfederacja, drugim czynnikiem, który na nią wpłynął, była potężna irytacja Katarzyny na uchwalenie konstytucji. Przeszła ona wszelkie jej oczekiwania. Ona liczyła na jakąś reformę, ale głównie wojska do wojny z Turcją. I póki toczyła wojnę z Turcją, Putin była bezbronna, co jej wściekłość jeszcze bardziej podwajało. Stąd zachowanie carycy, a za tym jej dworu, polegało na oszukaniu samych konfederatów. Zgadzano się z ich postulatami, obiecywano im decentralizację Rzeczpospolitej, to był plan Potockich, i potworzenie z niektórych województw takich w zasadzie oddzielnych republik, które by się luźno konfederowały w całość. We wszystkim przyznawano im rację i władzę na przyszłość, jednocześnie samemu przede wszystkim organizując podcięcie samej konstytucji. No, dodam, że zachował się taki jeden cytat z wypowiedzi carycy, notabene rzadki, bo po rosyjsku powiedziany. No, jeżeli Polacy to wprowadzą, tę konstytucję, to wszyscy chłopi z Rosji uciekną do Polski. No, może nie z Rosji, ale w dużej mierze to się dzisiaj dzieje i widać było, jaka przepaść jest między systemem totalitarno-absolutystycznym, jaki zaprowadzili właściwie Niemcy petersburscy Rosjanom,
Tam Rosjanie byli Longinszykow i paru innych, na palcach ich można wyliczyć. Suworow był wyjątkiem wśród generałów, już nie mówiąc o marszałkach. A Rzeczą Pospolitą, gdzie zachowały się pewne normy, pewne obyczaje i co najważniejsze, świadomość obywatelskiego życia, no przynajmniej w tych oświeconych warstwach społecznych, które obejmowały nie tylko szlachtę, tą duża część szlachty była po prostu ciemna, nie umiała czytać, pisać i nie umiała myśleć politycznie, ale byli mieszczanie, przecież pamiętajmy, Stanisław Staszic jest właśnie z Hrubieszowa mieszczaninem i cała elita wykształcona już przez szkołę rycerską i przez szkołę powołaną Komisję Edukacji Narodowej. To jest 20 lat później, to już są światli ludzie. I to jest takie straszliwe zderzenie tępego absolutyzmu ze światłym demokratyzmem. Następną rzeczą, która jest no, najbardziej oburzająca w postępowaniu Targowiczan, to jest postępowanie za armią rosyjską i cieszenie się z klęsk Polski. Jak wygrał Poniatowski pod Zieleńcami, a jeszcze Kościuszko zdążył dopaść generała Markowa i złomotać go artylerią, to Targowiczanie wpadali w rozpacz. Jak przegrywano, szczególnie na Litwie, dwie kolejne bitwy, to byli w niebo wzięci. I to jest jakby najgroźniejszy rys tej degeneracji politycznej. Ale przyszła kryska na matyska. Ostatecznie zajęto prawie całą Rzeczpospolitą. Tam gdzieś na zachodzie były regiony, gdzie się Rosjanie nie wybierali. I wprowadzono w zasadzie protektorat. Król był na tyle przerażony, aczkolwiek trzeba przyznać mu pewną odwagę. On jednak no nie był stronnikiem Targowiczan. I z sytuacji, kiedy się okazało, że Prusy nas zdradzą, a pamiętajmy, całe przedsięwzięcie Sejmu Wielkiego było możliwe tylko dzięki sojuszowi z Prusami, które miały nas zabezpieczyć i które jakby zorientowały się, że jak Rosja podejdzie za blisko, to i dla nich jest to niebezpieczne, a całość ubezpieczała Anglia. I nagle ten cały system północny się zawalił, Prusy zostały pozbawione poparcia Anglii. Pamiętajmy, że za pieniądze angielskie oni tak gigantyczną armię z tak małego kraju mogli utrzymać. Wtedy Prusy natychmiast zmieniły swoją orientację i rzuciły się do kolan Katarzyny. I przedsięwzięcie króla polegało na tym, żeby zdążyć przed Prusakami. Żeby Katarzyna jednak wolała mieć protektorat nad całością niż cokolwiek oddać Prusom. I to był w zasadzie główny wyścig jego przystąpienie. Tu jest taka bardzo dwuznaczna i w sumie moralnie nieładna postawa Hugona Kołłątaja, w końcu wybitnej postaci kanclerza i księdza na dokładkę katolickiego, który z jednej strony namówił króla do przystąpienia i do Konfederacji Targowickiej i wyparcia Targowiczan w ten sposób, że królowi się jakby dostała wtedy kontrola nad Polską, a gdy się to wszystko nie udało i caryca wyśmiała również króla, to on się wyparł tego i oskarżył króla właśnie za to, że przystąpił, co niestety przeszło do tradycji. I nasz król Poniatowski tutaj akurat Bogu ducha winien, no dostał przydomek zdrajcy, którym nie był. Był z wielu powodów słabym królem, ale w Rzeczpospolitej już podbitej nie można było być silnym, bo by się po prostu nim nie było. Natomiast nie był zdrajcą, czyli nie przyłożył ręki do katastrofy. No i toś ten manewr się nie udał, czyli wyparcie Targowiczan przed tronem carycy, jak również uprzedzeniem Prusaków. Do dziś nie wiemy, co skłoniło carycę do pozbawienia się Poznania, Wielkopolski, Torunia, a przede wszystkim Gdańska, których Holendrzy właściwie bronili przez 20 lat i który wszystkimi możliwymi środkami, to jest wspaniała postawa, w końcu Gdańsk zamieszkiwali Niemcy, ale to byli Niemcy Rzeczpospolitej, którzy za wszelką cenę nie chcieli Prusaków i strzelali do nich z wszystkich możliwych armat i za to im się nasza wdzięczność powinna należeć. I tu chyba zadziałał klan germański w Petersburgu, który widział więcej pożytku w zniszczeniu Polski przy zwiększonej roli Prus niż przy zachowaniu na tych terenach ziem wpływów rosyjskich. Właściwie kosztem interesu Rosji caryca wzmocniła Prusy. No i to jest podstawowa
rzecz. Pamiętajmy, że Konfederacja Targowicka, no mimo całej swojej politycznej głupoty i moralnej obrzydliwości, no próbowała zachować jeszcze jednak jakąś przyzwoitość. Między innymi jednym z punktów tejże Konfederacji, wpisany zresztą przez Szczęsnego Potockiego, była jej integralność, niepodzielność. Nie wolno było dokonać na niej zaboru. I wtedy co zrobili zaborcy? Oczywiście dokonali pod przymusem najpierw akceptacji paktów rozbiorowych 2 września w Grodnie, po czym 15 września 1993 roku rozwiązali Konfederację Targowicką i powołali jeszcze gorszą od niej, co już nam sobie trudno wyobrazić, Konfederację Grodzieńską. Także pamiętajmy, mamy dwie zdradzieckie, jedna gorsza od drugiej, która już w ogóle nie miała żadnych zasad i zaakceptowała jeden rozbiór i drugi, to znaczy ten na zachodzie i ten na wschodzie. No i jedynie pojedyncze oddziały polskie, w tym Jana Henryka Dąbrowskiego, stawiły bardzo ważny, choć symboliczny opór, o którym powinniśmy jakoś pamiętać, na wzgórzu Lecha w Gnieźnie. 2 dni Armia Polska broniła się tam, a po wystrzelaniu wszystkiego, co mieli, odmaszerowali, zawarli układ i odmaszerowali do Polski, nie dostając się nawet do niewoli. Bronił się również ratusz w Kargowej, gdzie 23 obrońców w zasadzie zginęło w całości. Broniła się Kopanica gdzieś tam po drodze, bronił się Toruń przez 2 tygodnie. No i najdłużej oczywiście bronił się Gdańsk. Wschodnie tereny w zasadzie zajęto bez wystrzału. Znaczy po wojnie 92 roku już w zasadzie nie można, w 93 nikt nie stawił oporu, gdy odcinano wschodnie obszary Białorusi i Ukrainy. Został się tylko Wołyń, kawałek Rusi Czarnej, czyli Polesie, no i cała Litwa. Tu jeszcze kilka słów o Litwie. 25 czerwca dopiero na Litwie kosakowscy zawiązali konfederację i po czym doprowadzili do spotkania obu konfederacji w Brześciu i powstała tak zwana najjaśniejsza konfederacja obojga narodów, która obradowała od 6 września 1792 roku do 26 września, czyli przez 21 dni w Brześciu nad Bugiem, a 11 września dokonała uroczystego połączenia w tęże właśnie jedną zjednoczoną konfederację, której miał uroczyście pobłogosławić pomocniczy biskup Przemyski Michał Sierakowski. Co gorsza, Pius VI wystosował specjalne błogosławieństwo dla dzieła Konfederacji Targowickiej. No, mamy całą plejadę zwolenników, z których, ale wśród nich no, trafił się na przykład biskup Okęcki Onufry, który potem był biskupem pierwszym Warszawy, biskup łódzki Adam Naruszewicz się trafił i wreszcie biskup wileński Ignacy Masalski. Trudno powiedzieć, co ich do tego skłoniło. Nie napisali niestety pamiętników. Zerwano wszelkie kontakty dyplomatyczne z Francją, wyproszono posła Marie-Louisa Decorche się nazywał tak, Decorcheza. Odwołano też wszystkich polskich przedstawicieli z innych dworów. Ostatecznie Polska traci możliwość działania dyplomatycznego. Zabroniono używania publicznego noszenia orderu, właśnie medalu Virtuti Militari oraz jakichkolwiek symboli związanych z konstytucją. I tu wielka kariera naszych kokard narodowych, które właśnie wtedy kobiety demonstracyjnie nosiły, uważając, sprzeciwiając się temu, co zarządzono. Ostatecznie Szymon Kosakowski wyraził wówczas swą radość, że gdy despotyzm osiadł tron Polski, patrz Konstytucja Majowa, na nieszczęśliwy ów naród wejrzał łaskawie Bóg i Katarzyna. No, wystarczy tylko wstawić w miejsce Katarzyny niejaką Angelę, a mamy powtórkę z rozrywki. I dlatego warto tę konfederację dobrze i skutecznie pamiętać.
w Radiu Wnet. Nie zapominamy o historii, którą przybliża nam, państwu, dr Krzysztof Jabłonka, jak zawsze świetnie przygotowany. Jak zawsze świetnie przygotowany. Dla przypomnienia rozmawialiśmy o Konfederacji Targowickiej, która no, zawiązała się 27 kwietnia 1792 roku w Petersburgu, jak już padło. No i dużo mówił pan o udziale w tym wszystkim carycy Katarzyny II, więc mam dla pana taką propozycję muzyczną. Zna pan piosenkę Katarzyna. Sen Katarzyny II Jacka Kaczmarskiego. Sen Katarzyny, oczywiście, no to warto zawsze pamiętać, bo jest to świetne oddanie atmosfery, w której Katarzyna no, pogrążyła nasz kraj do reszty w bagnie właściwie swojego absolutyzmu. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy również. Jakby coś było, trzeba to słyszeć dalszymi pytaniami i odpowiedziami. Dziękuję bardzo. I to też jest uwaga do naszych słuchaczy, że jeżeli mają jakieś pytanie do doktora Krzysztofa Jabłonki, jakąś historyczną niejasność, bądź chcieliby zwrócić uwagę naszą na jakiś ważny fakt historyczny, o którym powinniśmy powiedzieć, to zachęcam do zadzwonienia pod numer 507-247-289. Cena zgodnie z taryfą operatora i nagranie się na skrzynkę głosową Radia Wnet, bądź nawet wysłanie symbolicznego SMS-a. A teraz już tak jak zapowiadałem, bo skoro o Targowicy rozmawialiśmy i o carycy Katarzynie II, to teraz zaśpiewa nam o niej Jacek Kaczmarski, Sen Katarzyny II.